Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cierpienia młodego muzyka. Z tej strony Jędrzej Wołk. I Miłosz Całujek. A mamy dzisiaj niezwykłych gości. Czy mogliby się nam nasi goście przedstawić? Ja jestem Zagi. Piszę piosenki, nagrywam płyty, gram koncerty i założyłam wytwórnię z moim zespołem. A jestem Maciek Izdebski i jestem w zespole Zagi, gram na gitarze i wspólnie założyliśmy wytwórnię. Popcorn Records. Takie tam. To taka codzienna rzecz. Codziennie spotykamy ludzi, którzy zakładają swoje wytwórnie. Tak, bo to jest powszechna rzecz w Polsce. Nie, to wiadomo, że jak idziesz do zawodówki, to masz spawacz, jakiś tam ślusarz, cokolwiek i założyciel wytwórni, jakbyś chciał. Oczywiście. Nie ma problemu. Robota podobna. Też nie możesz na nią patrzeć, tak? Jak na spawanie? O Boże. Jezu, przepraszam. To... Po jakimś czasie tak jest, wiesz? Na początku jest tak, wow, super. Pośmiali się? To do konkretów. Ja bym chciał zacząć naszą rozmowę jednak od tego, co robicie dzisiaj we Wrocławiu, bo to 10 koncertów w 10 dni to nie w kij dmuchał. Tak. Nie wiem, co na to powiedzieć. Generalnie przyjechaliśmy do Wrocławia zagrać koncert. Ostatni z 10 w ramach... Tak. No właśnie, z niepokojąco długiej trasy. Tak, niepokojąco ten, długa. Ten tytuł tej trasy bardzo dobrze odzwierciedla to, jak się teraz czujemy trochę. Tak, ale nie, to była naprawdę fantastyczna przygoda. Poznaliśmy wiele pięknych miejsc, pięknych ludzi i w ogóle koncertowanie sprawia, że poznajemy nasz kraj wzdłuż i wszerz. Właśnie tutaj specyfiką tej trasy była bardzo duża ilość house gigów, ale one z tego co widziałem też przeplatały się, nie wiem czy akurat w tych 10 ostatnich, ale graliście też jakieś supporty i tak dalej. Tak, w ostatnich 10 rzeczywiście przewinął się support przed Happy Sedem. Też zresztą we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu. Sześć dni temu chyba, nie wiem, to się tak, wszystko zdało w jeden. Coś ten deseń. Zagraliśmy też kilka koncertów w domach kultury, ale house gigi też były. No przeważały. Przeważały, no. No i jak to się dzieje, że aż tak szeroka gama, jeżeli chodzi o rodzaje koncertów, jest u was? Tutaj akurat to zasługa wszystko praktycznie Bartka Borówki, który zabukował nam koncerty i który w zeszłym roku też, twierdząc, że cały czas nie jest moim menadżerem, bo nie ma czasu, okazało się, że zrobiliśmy... Nie ma czasu, ale zrobiliśmy razem w zeszłym roku 54 koncerty i póki co ta dobra pasa trwa, więc się bardzo z tego cieszę. A chciałbym troszeczkę najpierw porozmawiać o supportach, a później wrócić do tych house gigów. Supporty to jest taki troszeczkę mały, niespełniony sen wielu zespołów. Jak się takie rzeczy załatwia? Znaczy to jest tak, jeżeli mogę, bo w sumie często ja jestem osobą, która generalnie wysyła maile. Akurat te supporty konkretnie przed Happy Sedem wynikły właśnie ze współpracy z Bartkiem Borówką, bo gdzieś tam... Wydaje mi się, że albo bukował te koncerty dla Happy Sedu, albo po prostu przyjaźnił się z ich menadżerem i jakoś się tak zgadali, żeby borówkowe składy supportowały ich na trasie. Taka transakcja obopólna w sumie wspólna. Tak, no takie wsparcie się, ale generalnie to ja bardzo często po prostu wysyłałam maile z propozycją, że słuchajcie, no jeżeli chcielibyście, żeby ktoś z lokalnych artystów wystąpił przed wami w danym mieście, to ja się zgłaszam. I tak udało mi się kilka supportów zagrać. Pierwszym takim supportem, który udało mi się ogarnąć trochę, to był support przed Melo Koteluk w Stodole. No. A czy, bo my w naszym podcaście bardzo często zadajemy niewygodne pytania i rozmawiamy o pieniądzach. No i tak naprawdę chyba jesteście w ogóle pierwszymi osobami, z którymi rozmawiam, które zagrały więcej niż jeden support. Mhm. I może możecie odpowiedzieć na takie pytanie, które bardzo często się pojawia wśród muzyków, czyli jak wyglądają kwestie finansowe podczas supportowania takich zespołów? No, to zależy, bardzo indywidualne sprawy. Tak, to jest różnie, no ale możemy mówić otwarcie. No to powiem tak, bardzo często spotykam się z tym, że gramy support i dojeżdżamy na nasz koszt, nocleg jest na nasz koszt i tak dalej, ale rzeczywiście zdarzają się zespoły, które dzielą się swoją stawką, które pokrywają koszty i na przykład takim zespołem jest Kwiat Jabłoni. I to było bardzo miłe w ogóle, bo my się w ogóle nie spodziewaliśmy, że cokolwiek dostaniemy, a dostaliśmy tak naprawdę normalną stawkę koncertową za support, który bo zagraliśmy. Bo często właśnie te supporty dla tych supportujących, no to jest możliwość pokazania się szerszej publice i to już jest
poniekąd oczywiście bardzo brutalne, ale to już jest jakaś zapłata, że możesz swoją muzę pokazać, nie wiem, dodatkowym 300, 400, 500 osobom. Dokładnie. Bo sam byś nie zgromadził takiej publiki jeszcze. Jasne. No, no generalnie nawet, nie wiem, kiedyś graliśmy support przed Natalią Przybysz jakoś, nie wiem, 2 lata temu to chyba już było, bo to było przed pandemią. Przed pandemią, no. Przed pandemią. No i dobra, wybuliliśmy tam 2000 na busa, paliwo. Na paliwo i tak dalej, ale gdybyśmy zrobili nawet post sponsorowany w necie za taką kwotę, to nie mielibyśmy takich wyników. No i jakbyśmy zasuwali z plakatami, dokładnie, wszystko. Dokładnie, bo nie wiem, powiedzmy 2,5 tysiąca osób słyszało nasz prawie cały koncert i tak, rzeczywiście to było takie spotkanie z naszą historią, bo też między piosenkami staram się dzielić, żeby po prostu każdy słuchacz mógł mnie poznać. I to jest coś takiego niezastąpionego, myślę. Mhm. Przepraszam, chciałem się pierwszy raz odezwać i się nie udało. Obudziłeś się. Jezu, jedzie z gawry, wyszedł właśnie. Przepraszam, nie wiem, jak do tego doszło, nie wiem. Chciałem spytać, czy rzeczywiście był z tego realny zwrot w postaci ludzi? Czy przez te supporty jest dużo ludzi, którzy z wami zostało i są do tej pory? Tak. Tak, ja mogę powiedzieć, że tak, bo widzę to nawet po komentarzach, albo ludzie wracają na nasze koncerty. Po statystykach, no. Fajne jest to, ostatnio właśnie o tym gadaliśmy, że mimo, że muzyka jest wszędzie słuchana w ten sam sposób i tak dalej, to jednak ciągle dane zespoły, dani artyści mają swoje jakieś takie grupy odbiorców i te grupy odbiorców potrafią się nieźle różnić. Na przykład jak graliśmy przed Natalią Przybysz, to ze sceny było czuć, że oni tak bardzo przyjmują tą muzę, ale są takimi słuchaczami. Takimi... kontemplują ją wewnątrz siebie bardziej, nie? Że za bardzo w trakcie koncertu nie widać, czy tam im się podoba, czy nie podoba, ale później podejdą i powiedzą coś miłego. Tak. Najbardziej chyba takim, taką energetyczną publicznością, jak dla mnie, to były supporty, które zagraliśmy przed Ted Nemeth i to były 2 koncerty. No tam to w ogóle pogo było. Tak. No. Pierwszy raz widziałam, że ludzie się bawią i tańczą do naszej muzyki. W sensie totalnie. Tak niespokojny, jak na piosenki z ukulele sposób. Im to było po prostu obojętne. Jakby oni się świetnie bawili, niezależnie od tego, co graliśmy. Ale na przykład przed Happy Sadem też było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo właśnie to był Skarżysko Kamienna w zeszłym tak, roku. Tak, Skarżysko Kamienna. I to w ogóle był koncert siedzący w Domu Kultury, więc też trochę byliśmy tak sceptycznie do tego nastawieni, plus jeszcze graliśmy właśnie w duecie, tylko nie całym zespołem, tak, więc od razu wiedzieliśmy, że to nie będą koncerty, na których będą na nas ludzie skakać i klaskać, ale okazało się, że nic bardziej mylnego, bo dosłownie na drugiej piosence, kiedy ludzie już ogarnęli, że ktoś jest na tej scenie, to oni nas przyjęli normalnie, nie wiem, na Woodstocku albo Jarocinie. Tak, normalnie klaskali w rytm, śpiewali, bo mamy też piosenki takie, żeby trochę interakcji było, angażujące publikę. No jak schodziliśmy, to wszyscy nam piątki przybijali i czuliśmy się jak gwiazdy. No i potem właśnie fajne było to, że po koncercie Happy Sadu, jak my sobie nasz skromny sklepik rozstawiliśmy obok całego case'u z merchem Happy Sadu i ludzie się zatrzymywali, robili sobie zdjęcia, pisali, znaczy w ogóle prosili o płyty, skarpety, bo to też jest My się też w ogóle podpisywaliśmy się na ich książkach. Tak, złożyliśmy podpisy na książkach Happy Sadu, więc ogólnie jeżeli ktoś kiedyś znajdzie, wylicytuje z dodatkowymi podpisami 2 jakichś no-name'ów, to my. Właśnie chciałem na chwilę jeszcze wrócić do tych kwestii finansowych, czyli chciałem zapytać o merch podczas takich supportów. No ale to już poniekąd odpowiedzieliście, że to jest możliwe rzeczywiście, żeby ten merch wystawić i chociaż w ten sposób sobie trochę odbić. A jestem jeszcze ciekaw, czy spotkaliście się z czymś takim, co słyszałem, że na Zachodzie jest dosyć popularne. To znaczy, że możesz zagrać przed kimś support, jeżeli wykupisz pewną pulę biletów. O wow. Nie, szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś takim. Ja się spotkałem z sytuacją taką, że jakby w dawnych latach licealno-gimnazjalnych grałem dużo właśnie dość takiej metalowej muzy w kilku składach. No i tam robiąc jakiś koncert, nie wiem, na 4 czy 5 składów, po prostu napchać wszystkich znajomych, no to klub dawał po prostu pulę biletów, którą plus minus każdy zespół powinien
zapewnić, ale żeby przy supportach, to chyba nie widziałem czegoś takiego. Nie, jeszcze. My oczywiście jakby promujemy też te wydarzenia sobą trochę. Nawet Bartek prosił, żebyśmy nie ogłaszali koncertu we Wrocławiu, zanim nie zagramy tego supportu we Wrocławiu. I rzeczywiście były osoby, które specjalnie przyszły nas posłuchać, a przy okazji przyszły na Happy Set. I dowiedzieli się na samym koncercie przed Happy Setem, że będziemy wracać i ileś i ludzi wpadną. Też było drugi takich, raz. Że no, okej. Okay. Szkoda, że nie wcześniej, ale wpadniemy w takim wypadku drugi raz. Super. A jak jest z tymi house gigami? Jak bardzo, bo bardzo mało ludzi tak naprawdę dalej w Polsce gra house gigi, więc możemy wreszcie z pierwszej ręki się dowiedzieć, jak duża jest różnica między koncertami takimi, gdzie jesteście na scenie i jest ta pewna odległość do publiczności, czy też bariera w postaci właśnie tego podwyższenia, a jak to jest przy house gigach? Ja myślę, że taka w ogóle największa różnica to jest poziom serdeczności, jaki dostajesz od ludzi, którzy często nie mieli wcześniej doświadczenia posłuchać twojej muzyki. Ja bym to porównała na przykład do takiej sytuacji, że bukujesz sobie koncert w klubie i próbujesz tam rozwiesić plakaty, promować to wydarzenie, żeby przyszło jak najwięcej osób. No i załóżmy, przyjdzie ci 10 osób, ale w sumie nie dlatego, żeby cię posłuchać, tylko no bo akurat, kurczę, wszystkie lokale są zamknięte, chcieli się napić piwa, nie? Na takiej zasadzie. No, zdarza się i tak. No. Znamy to. Zdarza się i tak, nie? Z pierwszej ręki. A gracie na przykład taki house gig, gdzie ludzie tak naprawdę są pewne już taką częścią takiej subkultury, takiej, no, kurczę, społeczności. No, że oni po prostu chodzą na te koncerty z taką otwartą głową, bo wiedzą, że tutaj można jejku podpytać się czegoś artysty. To jest taka bliska relacja, która nie występuje w klubie, nie? Bo w klubie to zagrasz koncert, no dobra, czasami ktoś jest na tyle śmiały, że podejdzie do ciebie, coś ci powie miłego, no, albo kupi płytę, tak, właśnie, czy coś. Tak. Ale w większości przypadków oni po prostu się zawijają i zespół się zawija do garderoby i koniec, nie? A tutaj jest tak, że każdy przynosi jakieś ciasto, jakąś naleweczkę. My siedzimy, no, razem po prostu do rana, rozmawiamy o życiu, dziabamy, i o muzyce. No, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tak jak powiedziałeś, że jest znaczna różnica w tej odległości. I ja dopiero, bo Zagi, ty grałeś wcześniej trochę house gigów, tak, takich salonowych. No. Ja i chłopaki, czyli Gumiś i Pat, czyli nasz basista i perkusista, dopiero w zeszłym roku zaczęliśmy tak grać na poważnie większą ilość tych house gigów i na początku to naprawdę był stres, bo jak jesteś sobie na scenie właśnie na przykład, nie wiem, supportując Natalię Przybysz i Wytwórnia Łódź, nie wiem, 2500, o Jezu, przepraszam, nic nie stuknęło. Nie, zazwyczaj robię to ja i gorzej. Okej, okay, dobra. 2500 ludzi w ogóle tłum, a potem nagle siedzi przed tobą człowiek w odległości metra, patrzy ci na palce i już nie możesz pod nosem rzucić jakiegoś niecenzuralnego słowa, bo ci się palec omsknął, albo, nie wiem, zgubiłeś kostkę i to już trzeba tak to jakoś... To jest fakt, że wszystko słychać, także jakieś takie rzeczy, które zwykle możesz sobie właśnie pod nosem powiedzieć, no to jak wolisz zostać jakby na etapie, o, jesteśmy profesjonalni, coś tam, nie wiem, pękła mi struna czy coś, to po prostu zostawiasz to dla siebie, no, udajesz, że wszystko jest w porządku. Musisz się ugryźć w język, tak, bo będzie trochę przypał. Znaczy też nie zawsze, bo to są różni ludzie, co nie na tak, widowni. Ale też właśnie ja się spotkałam też wielokrotnie z takim takimi zdaniami, że właśnie te osoby, które chodzą często na house gigi, to oni właśnie czekają, aż komuś się coś pomyli i oni wtedy wiedzą, że to jest prawdziwe życie, nie? Że to jest po prostu prawda, nie? I wtedy mają dobrze, że to nie jest playback. No właśnie. No. Ja na każdym koncercie czekam, aż coś pójdzie nie tak. No to ja potem chodzę na koncerty. Czy to jest wielka hala, czy to jest house gig. Nie ma tak znaczenia. Komuś ja pęka struna, albo nie wiem, coś zaczyna bruczeć, a ty... Tam wszyscy cisza i tylko ja na sali. A propos pękającej struny, my kiedyś mieliśmy taki koncert, tylko teraz nie pamiętam, na ilu strunach się skończyło pękniętych w gitarze. Na trzech. Na trzech. Wow. I to już było tak, że była jedna pęknięta, wymieniona, drugi raz pękła ta już wymieniona i już nie było zastępstwa, i pękła kolejna i koncert był dokończony na czterech strunach. Wow. Także... I to nie był bas. Basista się zmienił. Tak, dokładnie. Zawsze mi zabiorą robotę. Nawet no. Nieważne. Śmiesznie. Ale mnie zastanawia też jedna rzecz, no bo jednak ty masz, jakby obraz masz z dwóch światów, czyli masz takich house gigów bliskich itp. itd., ale masz też dużych festiwali, takich jak chociażby Spring Break, czy Poland Rock, czy Orange Warsaw. Mhm. No i jak to zrównoważyć? Bo mi by było ciężko, jeśli zagrałbym takie wielkie festiwale,
to potem bym tak chyba takie house-gigi troszkę miał. Że rośnie się w piórka tak, trochę. Tak, jak już nie tyle, ale wiesz, jak poczujesz tą wielką scenę, tą masę ludzi, to ja już chyba to jest ten zastrzyk, którego ja bym potrzebował, nie? Okej. Okay. Nie, to ja mam tak, że jakby niezależnie ile osób jest na publiczności, to i tak będę dawać z siebie 100%, bo ja po prostu lubię grać. Lubię występować i jeżeli widzę, że osoba, która siedzi naprzeciwko, dobrze się bawi i robi jej dzień, to jakby dla mnie to jest naprawdę coś, co mnie napędza, nie? I też doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że nie wiadomo, kto siedzi na publiczności. I czasami to może mogą wynikać z tego naprawdę piękne rzeczy i mam wiele przykładów na to, że dawaj, że jest opowiedz, to pochwal się, no pochwal się. No pochwalę się, no bo to jest naprawdę piękna historia. Wy też pewnie braliście udział w Tak Brzmi Miasto tegorocznym. I dostałam zaproszenie, żeby zagrać na showcase w klubie Baza. I to nie była stawka, która jakby sprawiła, że miałam trochę dodatkowej gotówki na czynsz. Zabieram kiecę i lecę. Tak, tylko raczej to było na zasadzie, no mam na bilet w to i z powrotem. Przy okazji jeszcze dostałam zaproszenie później, żeby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale myślę, dobra, spoko, no trzeba się pokazywać. Oczywiście wzięłam roll-up wytwórni i w ogóle, żeby przy okazji powiedzieć światu, ziomki. Przy okazji naciągnęłaś sobie łokieć czy nadgarstek, tak, nosząc wszystko. Tak, naciągnęłam sobie wtedy nadgarstek. Ale zagrałam koncert, tam przyszło chyba, nie wiem, z 15-20 osób, ale było super. Ja myślę, że było więcej. Tak, było więcej? No, tak, ja stałem w pierwszym rzędzie, tam to widziałem. O co ty, no może było więcej. Ale właśnie to było takie dosyć kameralne, wszystko super, pojechałam do domu i parę dni później dostałam maila, że na moim koncercie był gość z firmy Takamine i że byliby zaszczyceni, gdybym zechciała grać na ich instrumencie. I dostałam gitarę. I się okazało, że to był najbardziej w ogóle opłacalny koncert w moim życiu, bo gitara kilka czynszy mogłaby mi pokryć. Tutaj ja się w ogóle nie dziwię, bo ten koncert to było naprawdę coś niesamowitego i ten taki, wow. To, że byłeś w takim solo akcie zupełnie z wywalonym wszystko na wierzch, tylko ty i ukulele. No, nie dziwię się wcale, że ktoś z taką miną się ale zachwycił. Śmiesznie. To jesteś drugą osobą, którą słyszę, że była na koncercie. Ale spokojnie, w marcu widzimy się z Michałem i Stomkiem, to zapytamy o stawki dla tych ludzi, których zapraszają na panele. Skandal. Bywa i tak, no. Ciebie jako postać widzę jako taką chyba najbardziej elastyczną z postaci na po prostu takim naszym rynku, powiedzmy bez tego takiego turbo mainstreamu, nie? Jestem bardzo ciekaw, bo bardzo mocno udzielasz się w social mediach, na wielu różnych polach. Też właśnie ta elastyczność okazuje się w tym, jak grasz po prostu, że jesteś w stanie wystąpić z soloaktem w duecie, czy w szerszym składzie i tak dalej. Czy ty taka jesteś, czy to jest twój pomysł po prostu na to, żeby mieć sukces? Zagi, zanim odpowiesz, ja powiem tylko tyle, że Zagi to jest chodząca maszyna pomysłów i wykminiania wszystkiego z niczego. Więc w wielkim skrócie, ona po prostu ma taką banię, która ciągle pracuje i się zastanawia, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, albo, nie wiem, z większym, ładnie mówiąc, pieprznięciem, nie wiem, czy można tu przeklinę. Można śmiało. Pierdolnięciem. I to teraz może Zagi odpowiadać, ja tylko wtrąciłem te 5 minut. Zanim jeszcze odpowiesz, zanim odpowiesz, to ja jeszcze wtrącę swoje, bo jak zacząłem czytać, jakby ja wiedziałem, kim jesteś, znałem cię, ale jakby nigdy tak głębiej w to, co poza muzycznie robisz, nie wchodziłem. Ale dzisiaj jak zacząłem czytać, to mi to przytłoczyło. Ale przytłoczyło mnie z tego względu, że ty jesteś jakby takim idealnym obrazem muzyka DIY. Bo Mercha, nie wiem na ile to jest jeszcze potwierdzona informacja, ale wyczytałem, że Mercha szyjesz sama w miarę możliwości. No, bywały takie. Dekoracje sobie do teledysków robisz sama, nagrywasz sobie sama, epki powstają w domu, ogarniasz YouTube'a, wszystkie socjale, wszystko, do tego robisz sobie grafikę, bo mysia nora i po co ci ktokolwiek inny?
Nie no, ja gdyby nie chłopaki, to ja bym nie dała rady tego robić na taką skalę, bo rzeczywiście ostatnie, nie wiem, 3 lata są takie trochę przełomowe w tym, co się dzieje i gdzieś te piosenki nawet szerzej zaczęły istnieć nawet w radiach, ale jakby dzięki temu, że założyliśmy wytwórnię i chłopaki jakby też czują się, tak przynajmniej mam nadzieję, że czują się tak częścią po prostu tego wszystkiego, to możemy się podzielić pewnymi zadaniami, więc nie wiem, na przykład wysyłamy wspólnie, albo ktoś jest oddelegowany, żeby wysłać jakieś prasówki, jakieś, nie wiem, dzwonić po stacjach radiowych, jakieś takie różne rzeczy. Maciek też social media prowadzi dla popcornu, albo teraz na przykład ja kierowałam przez ostatnie 2 dni samochód, a Maciek montował filmy, więc staramy się tym... Na telefonie w warunkach spartańskich, ale... Tak, na telefonie, no ale sobie wymyśliliśmy daily vloga. Umarł, jak ja bym miał coś takiego zrobić. W sensie, ja lubię montować filmy, ale nie z tymi palcami, nie na telefonie, nie? To nie masz szans, że w ogóle parówką po 5-calowym ekranie. Bo nie ma takiej możliwości. Czyli masz po prostu za mały telefon. Tak, albo za grube palce, no, albo w tom, albo w tom. W życiu bym nie dał rady. No, było ciężko, plus ja nie znam się totalnie na montażu, więc to wyglądało tak, że ja po prostu... równałem tak, jak mi się wydawało, potem stawaliśmy gdzieś, nie wiem, na stacji benzynowej, zagibrała, ucinała, co jej się nie podoba, ja leciałem dalej, albo już potem to rzucaliśmy. Tak, taki był proces, no. Ale tak wracając do tej elastyczności, to w moim przypadku to wynika po prostu z tego, że sprawdziłam, że jeżeli na przykład nie robisz kompletnie nic, to też kompletnie nic się nie dzieje. Wow. A ja sobie postanowiłam, ale to jest naprawdę odkrywcze. Zapiszę, bo to jest... No bo tak to po prostu jest, że trzeba po prostu cisnąć mimo wszystko. Ja sobie postanowiłam po prostu już, nie wiem, w podstawówce, że ja będę po prostu muzykiem, że ja będę grać koncerty, ja będę z tego żyć. I jak chcesz z tego żyć, ja wszystko postawiłam na jedną kartę, to jakby nie ma innej opcji. Być może ja tych koncertów muszę zagrać dużo więcej. Kilkadziesiąt razy więcej niż na przykład, nie wiem, jakiś artysta, który ma, nie wiem, stawkę 10-15 tysięcy za koncert, ale jakby to wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba po prostu robić mrówczą robotę i też doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jestem cały czas w undergroundzie, więc do mnie nie zgłosi się menadżer, który, nie wiem, zaproponuje mi, że będzie pracował dla mnie za darmo i 24 godziny wisiał na słuchawce telefonicznej, namawiając jakieś kluby do tego, żeby mnie w ogóle zaprosili na koncert, tylko ja to muszę zrobić sama, bo menadżerzy są wygodni i oni chcą tylko i wyłącznie odbierać telefony, ale żeby w ogóle doprowadzić do momentu, że te telefony będą dzwonić, to jednak trzeba cisnąć i mrówczą robotę zrobić samemu, no. Ja wskoczę tylko jeszcze tutaj po Zagi, a propos właśnie menadżerki, że ludzie, szczególnie właśnie grający house gigi, bo ostatnio bardzo dużo o tym gadamy, lecą na muzyczne 4 etaty spokojnie w ciągu dnia, bo właśnie trzeba, no Bartek Borówka oczywiście ogarnia, wysyła kontakty i miejsca, ale do tego trzeba dopiąć godziny i tak dalej, więc znając Zagi, a Zagi przez ostatnie lata poznałem bardzo dobrze, to jestem przekonany, że tobie by menadżer nawet przeszkadzał bardziej. Znaczy, rzeczywiście było tak, że zgłaszały się do mnie czasami osoby, które jakby... chciało być menedżerami. Był też taki moment, że my wysyłaliśmy oferty do różnych menedżerów, ale potem wychodziło, że kurde, to w sumie to my to samo zrobimy. Bo to jest tak, że ja wiem, co musi być zrobione i jeżeli ktoś chce mi pomóc, to on musi robić więcej niż ja, bo czemu mam się cofać? Wiesz, o co chodzi? Jakby są pewne rzeczy, które są do zrobienia. Ja chcę grać koncerty, nie chcę czekać rok na to, że nie wiem, że nie wiem, jakieś miejsce w kolejce, albo nie wiem, jak nagramy płytę, to ja nie chcę czekać, aż inni artyści wypuszczą płytę i dopiero ja będę mogła wypuścić swoją, bo to jest takie wieczne czekanie. No i to są też właśnie pomysły na wytwórnie, nie? Tak, to był w ogóle... Żeby nie stać w kolejce, która, kurde, tak naprawdę nie istnieje, bo zawsze jest ktoś, kto wypuści płytę. No codziennie kto ma być pierwszy? Muza wychodzi, co nie wiem. No ja cię doskonale rozumiem, bo ja też z racji, że przez kupę lat byłem liderem naszego zespołu i tak naprawdę menadżerowałem mu dość mocno, to ja już od dawna wiem, że dla mojego głównego projektu menedżer taki jako menedżer to nie jest żadne rozwiązanie, ja potrzebuję ludzi do pracy, a nie menedżera. Tak, no coś takiego, no to miała. Najlepiej, żeby byli jakby mądrzejsi od ciebie samego. Bo jakby ja doceniam sobie, kiedy otaczam się ludźmi, którzy wiedzą więcej ode mnie. Bo ja się wtedy mogę coś nauczyć. A takich zwykłych wyrobników, to nie jest branża, gdzie możesz sobie wyrobników zatrudnić. Nie, bo jakby
mimo wszystko potrzeba finezji. Znaczy, i czasem kombinowania. Tak. No, myślę, że taka kreatywność, kombinowanie i taka jakby wolność tym, żeby zrobić coś nowego i czasami nawet wyjść poza ramę. Bo ja na przykład mnóstwo rzeczy, które robię, to ja nie mam o nich pojęcia, tylko to jest na zasadzie takiej, że no nie stać mnie, żeby wynająć człowieka, żeby to zrobił. Na przykład, nie wiem, skończył nam się budżet na teledysk. Widzieliśmy, że płyta będzie w Empiku, udało nam się to zrobić. No fajnie przy okazji coś wypuścić. Coś wyjątkowego, jeszcze. Nie? Jakiś taki pretekst, żeby jeszcze przypomnieć o tym albumie, pomimo tego, że jakby premiera była pół roku wcześniej. To myślę, kurde, no jestem grafikiem, to muszę ten teledysk po prostu narysować. Rysowałam 23 dni, ale narysowałam go i wyszedł całkiem spoko. I to już jest coś, co można pokazać światu, nie? Więc tutaj po prostu jest kwestia, żeby wykorzystywać na maksa swoje możliwości, no bo jak i tak stawiasz wszystko na jedną kartę i robisz tylko muzę, no to masz trochę jednak tego czasu wolnego, żeby dać z siebie co więcej. Bardzo ryzykowne stwierdzenie, no że masz trochę czasu wolnego. Ale jesteś w stanie wygospodarować, nie spać, nie jeść. Oj, to nie, to u Jędrzeja się nie sprawdzi. Nie, po prostu lubię higienicznie spać 8 godzin dziennie. Bardzo, bardzo docenia i spanie, i dżemki w ciągu dnia, to dżemki w ciągu tak, dnia? Tak, na trasach to jest nasze przekleństwo, że chcemy coś, a Jędrzej mówi, nie, ja mam drzemkę o 13. Ojej, już szanuję. Chociaż my mieliśmy chyba ze dwa razy, że była drzemka przed koncertem ja w zeszłym myślałem, roku. Że zasnę wtedy, ale naprawdę. Ale to było po prostu grubo, bo jechaliśmy do Rzeszowa. Do Rzeszowa. PKS-em. No. Z 6 czy 7 godzin i to było bardzo ciężkie i musieliśmy się zdrzemnąć, no. No. Ale ja wtedy czuję, że zaspałam na koncert albo coś, nie? To już 2 dni czy 1? Nie, mam po prostu tak, że ja uważam, że żeby zagrać na 100% na scenie, to musisz być wypoczęty, nawodniony i nie możesz wcześniej jeść gówna. I to są trzy najważniejsze rzeczy. Ja na przykład rzeczy. Nie próbowałam. Udaje spróbuj? Się tylko nawodnić nie i wyspać, się. Ale żeby gówna nie zjeść na trasie, to rzadko się udaje. Chociaż były próby, nie? Jakieś tam wstaniemy, jak wstaniemy o 5, to zdążymy kanapki przed wyjazdem zrobić, żeby nie stawać w gównach. Nie? A propos właśnie tego, raz się udało. Dużo czasu, znaczy dużo, a propos tego czasu wolnego, to i drzemek, i takiego higienicznego życia w trasie, to ja na przykład też wychodzę z założenia, że trzeba się dość wyspać, ale mi to tam styknie kilka godzin mniej, ale ja przede wszystkim muszę zjeść coś. A Zagi na przykład, jeżeli trzeba gdzieś pojechać rano, to nie, śniadanie po co? Ja już się doszło do tego, że ja biorę z domu dodatkowe jakieś, nie wiem, batony czy coś, żeby to było śniadanie dla Zagi na trasie. Nie, no bo ja mam rzeczywiście tak, że jak jest coś do zrobienia i trzeba wyjść, no to ja wolę się ładnie ubrać i malować. Ale wiele, znaczy ja to mówię dla Beki, ale wiele razy było tak, że na przykład ja przyjeżdżam do Zagi, bo mieliśmy punkt zbiórki to właśnie pod mieszkaniem Zagi, a Zagi wysyłała maile i nie zdążyła zjeść śniadania, bo no. Pracowała i była taka, dobra, to zjemy coś później. A już godzina, nie wiem, tam 11 czy coś, obiad dopiero o 15, no więc nie do końca tak dużo no czasu. No doba jest po prostu za krótka i trzeba jakiś, nie wiem, wniosek tutaj wysłać i zmienić to. Ja chciałbym jeszcze na moment tylko wrócić do kwestii social mediów, bo od tego wyszło pierwsze pytanie z tej ostatniej puli. Jestem ciekaw, czy macie jedno social medium, które jest waszym głównym? Wydaje mi się, że trochę stał się tym Instagram dla mnie. Natomiast ja staram się jakby postować wszędzie na raz. Trochę TikToka ostatnio odpuściłam, bo nie miałam trochę czasu, żeby tam generować nowych materiałów, ale jakby staram się po prostu robić tak, że równolegle i na fejsie, i na Instagramie coś publikuję, też w YouTubie w zakładce społeczność można dodawać posty, więc po prostu jak coś wrzucam to wszędzie. Ale rzeczywiście chyba na Instagramie najwięcej czasu spędzam, natomiast Facebook cały czas mi się wydaje, że jest najlepszym medium do promowania koncertów, mimo wszystko jakby tam no, można wydarzenia tak nie stawiać. Znaczy, Instagram tak też dodał opcję wydarzeń, ale mam wrażenie, że to jeszcze dopiero tak raczkuje. Mhm. Więc chyba Facebook. Tak. Pod względem mediów wytwórnianych to ja też wrzucam wszędzie te same rzeczy za każdym razem, ale właśnie zastanawia mnie to i cieszę się w sumie, bo no, ja prowadzę tylko medium wytwórni, więc nie ściągamy fanów wytwórni, tylko fanów ludzi, którzy są w tej wytwórni. Ale widać po reakcjach, że na Instagramie jest taki największy
odzew słuchaczy. Ja nie wiem, to nie jest nic jakiegoś wow, ale fajną metodą promocji swojego profilu po prostu na Instagramie, szczególnie jak się ma coś, co może zaciekawić tych ludzi, czyli na przykład muzykę, jest, nie wiem, wchodzenie w komentarze posta takiej na przykład Meli Koteluk i wchodzenie na konta fanów Meli Koteluk, rzucenie 2 lajków na przykład, no oni wtedy sobie dostaną powiadomienie, że na przykład Popcorn Records lubi twoje zdjęcie, wejdą na twój profil, szukałem tego słowa, i może zostaną, może coś się spodoba, jakaś muza podobna, więc tak. Na Facebooku mam wrażenie, że znacznie gorzej to działa, ale jeżeli ktoś przychodzi na Instagrama z zewnątrz, nie na przykład od Zagi, czy Patryka, czy Michała, czy Reflektorów, to zazwyczaj to są właśnie moje jakieś tam wędki ściągnięte z fanów, tak. Darii Zawiało, Podsiadło i tak dalej. Poza tym na Instagramie jest znacznie łatwiej dla jakby fanpage'a wejść w jakąś interakcję właśnie z innymi stronami, bo na fejsie to nie jest takie proste. Trzeba, jest toporne po prostu. Tak, nie? Jest toporne, no. Tym bardziej ten nowy layout Facebooka mnie totalnie niszczy, nie wiem jak się przełącza czasami na profile, więc... Tak, no, pod tym względem jest. Dla mnie z fejsem największy problem to jest teraz znalezienie, co jest w menadżerze zadań, co jest w menadżerze reklam, co jest gdzie, bo tam już w tej chwili są 4 czy 5 różnych po prostu i jest ten business suit i coś tam i po prostu... Ja pamiętam, jak dodawałem sklep na stronę facebookową, w sensie właśnie Popcornu, to siedziałem przez bite 2 dni, próbowałem właśnie wszystkie te zakładki ogarnąć i potem okazało się, że za pierwszym razem, jak to dodałem, to było git, tylko to się musiało przetworzyć, a ja jeszcze to zmieniałem 3000 razy. Siedziałem i w końcu się udało, ale no jest to takie właśnie toporne. Trochę trzeba się zastanowić i pogłówkować z tym, jak to się tam ogarnia. Ale też wracając w ogóle do social mediów, mi się wydaje, że teraz nawet jeżeli ktoś ma czas na to, żeby mieć ich kilka, to jakby warto, bo każde social media przyciąga trochę innych odbiorców i trochę innym wieku nawet. No na Facebook wiadomo, takie raczej 18+. Na przykład mam brata 13-letniego. 30 już. Nie, może 30, nawet tak. No mam brata 13-letniego i po prostu on nie rozumie, o co, jakby po co ten Facebook. No. A co z TikTokiem? Bo z TikTokiem? My od początku roku trochę bijemy się z myślami, czy już jakby nowego składu nie wprowadzić na TikToka, tylko że my jeszcze niewiele wiemy na temat tego TikToka. Okej, to znaczy TikTok, generalnie są prognozy, że w przeciągu tam najbliższych 2 lat to będzie pierwsze medium, które będzie przydatne do promowania muzyki. I TikTok teraz jest naprawdę bardzo atrakcyjny i to też sprawdziliśmy przy kampaniach dla Michała Wrzosa. Oj, no, tak. Są tam bardzo atrakcyjne co nowo reklamy. Naprawdę za grosze można zyskać wielkie zasięgi. Wyświetlają się. Tak, wyświetlają się i można przekierowywać, nie wiem, do Spotify'a, do YouTube'a i tak dalej za grosze i mieć naprawdę ogromne zasięgi, bo oni zachęcają teraz właśnie twórców do tworzenia kontentu, do inwestowania. Prawdopodobnie te reklamy później będą dużo droższe, no właśnie, tak jak na Instaczfejsie. No, ale... Ale TikTok jest dla mnie... jako użytkownika do oglądania głupich, śmiesznych filmików, jest totalnie czarną dziurą i nie wiem, co się tam dzieje pod względem tego, co się wybija, ale sam nagrałem w swoim życiu chyba 2 TikToki, z czego jeden po prostu, nie wiem, pierwszego dnia, jak miałem TikToka, wyskoczył mi filmik strasznie głupi, w ogóle absurdalny, że gość sobie grał riff z Arctic Monkeys, tam nie wiem, Do I Wanna Know, czy któryś z tych takich hitów i napisał w opisie, że dawajcie muzycy, zróbmy cover tego numeru. Tylko, że to był taki ziomek, który widać, że jest takim słabym gitarzystą, ale jest przystojnym po prostu młodym chłopcem i wszyscy byli zakochani w nim. I ludzie to podchwycili i zaczęli specjalnie psuć mu ten cover. Że na przykład nagrał się jakiś bemniarz, który tam zaczął blasty nakurwiać, co nie? I tak to wygląda, jakby nagrywał właśnie do tego i z takim feelingiem. Potem do tego bemniarza nagrał się jakiś basista i tam, nie wiem, cokolwiek innego zaczął grać. Ja byłem taki, kurwa, głupi, ale śmieszny, biorę gitarę i zacząłem grać, nie wiem, Sweet Child O' Mine, czy coś do tego. I to był pierwszy TikTok, ja obserwowałem z jakieś 2 profile, a w ciągu kilku godzin miałem ponad 1000 wyświetleń, lajków i w ogóle ludzie wchodzili na mój kanał, ja byłem taki, nic nie zrobiłem, żeby to było promowane. Ale po prostu ten dźwięk, czyli ten trend jakoś się ludziom wyświetlał i też mój film się im wyświetlił. Więc tam po prostu trzeba, mam wrażenie, zasuwać i nagrywać im więcej, tym lepiej, bo ten algorytm działa totalnie z dupy, naprawdę. Tak, to są losowe rzeczy i też zauważyłam, że jakby
im mniej pracy wkładasz i jesteś bardziej spontaniczny, tym lepiej w sumie na tym medium. I wiadomo, że fajny jest dobry pomysł, żeby to było też śmieszne i w miarę takie krótkie, dobrze zmontowane, no. Więc to jest na pewno spoko. Ciekawa jestem, jak to w ogóle się teraz przekłada na muzykę, bo obserwowałam kilka profili, na przykład były takie dziewczyny, które robiły jakieś covery, coś tam i robiły też swoje piosenki i później nie przekładało się to za bardzo na wyświetlenia, nie, tych utworów, więc jestem ciekawa, ale na przykład ostatnio miałam przyjemność współtworzyć debiutancki singiel dla Sabinatta, to chyba Sabinatta. Taka tiktokerka w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych tiktokerek i ciekawa jestem, jak to wszystko pójdzie, bo teledysk już wyszedł, ale czy rzeczywiście ta ogromna popularność na TikToku też się przełoży muzycznie, bo to też trzeba pamiętać o tym, że ludzie obserwują twój profil z tego względu, co teraz w danym momencie robisz. A jak nagle zaczniesz robić coś innego, to może się okazać, że oni mają to gdzieś. Okej, ale kiedy będziesz dalej nagrywał głupie filmy? Więc też warto, tak mi się wydaje, prowadzić ten profil w taki sposób, żeby rzeczywiście później promowanie swojej piosenki żeby to miało ręce i nogi, nie? I odbiegało od tego, co dotychczas robiłeś. No, sprytne. Zastanawia mnie jedno, bo jest jeszcze jedna gałąź, o której nie rozmawialiśmy. W sumie są dwie, ale do tej ostatniej dopiero przejdziemy. Bo wiem też, że piszesz teksty dla innych artystów. No i oczywiście poza, wiesz, tym całym interesuje mnie kwestie rozliczeniowe. Bo jakby nazwiska są dosyć imponujące. Tak. Jakby nie patrzeć. No i dzięki tym też nazwiskom w portfolio mogę gdzieś tam mieć taką satysfakcjonującą kwotę za to, co robię. Nie chodzi o same kwoty, ale jakby wiadomo, że ty wiesz. Kwestie rozliczeń, kwestie ZX-ów i takie różne rzeczy. Ja wychodzę z założenia, że wokalista, który śpiewa tą piosenkę, fajnie, żeby miał też poniekąd trochę zabezpieczoną tą przyszłość, bo wiadomo, w historii bywało różnie, więc ja zawsze grzecznościowo zostawiam procent dla takiej wokalistki czy wokalisty, nawet jeżeli w ogóle nie uczestniczył w procesie twórczym, ale jak najbardziej, no jak coś tworzę, no to jakby za X wiadomo, jest dla mnie, bo jestem autorem tekstu, no a dodatkowo też często są jakieś dodatkowe pieniądze, no bo wiadomo, jakby można robić pisać teksty za sam ZX, ale nie masz gwarancji na to, że ta osoba włoży wystarczającą ilość pracy, żeby wypromować ten utwór, żeby leciał w stacjach radiowych, nie? Więc to jest normalne, że to jest loteria, to jest jakiś dodatek i raczej ten ZX traktuje jako coś obowiązkowego, ale jakby co z tego wyniknie, to jest losowa sytuacja, nie? No na hita nie ma przepisu. No i w różny sposób sprzedawałaś czy piosenki czy teksty, bo czasami zdarza się tak, że oprócz tego, że gramy muzę Zagi, to jeszcze sobie coś tam piszemy, nagrywamy i po prostu ktoś się odzywa na przykład, że szuka piosenki w tym stylu i można wysłać całą demówkę po prostu nutki, no i wtedy jakaś kwota pada od razu, w zależności też od tego, jaka to jest demówka, bo jeżeli to jest wokal i nie wiem, gitara tylko nagrane. Jeśli sam chcę pracować później nad produkcją z kimś innym, to wiadomo, że to już jest inna spoko, kwota. Ale no, jeżeli dostaję praktycznie zrobiony kawałek, no może jakieś produkcyjne rzeczy tylko się w nim zmienią, no to oczywiście ta kwota będzie większa, bo robota była znacznie dłuższa i cięższa. Jak chcesz o coś konkretnego spytać, to pytaj, bo ja nie, naprawdę, bo to kwestie podziałów mi interesowały najbardziej. Mam też jedno pytanie, które bardzo się nie spodoba Jędrzejowi, bo często go o to pytam, on często mówi, a jesteś głupi, już tak nie jest. Nie? Czy żeby odnieść sukces, wiadomo, że jest wiele przykładów na to, że nie, ale jest też wiele, że tak, a ja chcę już spytać u źródła. Czy żeby odnieść sukces, ważne jest teraz to, gdzie mieszkasz. Jezu Chryste, słuchajcie, dobra, ogłaszamy, ja szukam nowego współprowadzącego, to jest masakra. Mnie to dalej interesuje, jakby ja jestem, bo kiedyś jakby trzeba było jechać gdzieś tam do Wielkiego Miasta. Znaczy, powiem czy, tak. Czy jakby dzieją się takie rzeczy? Moim zdaniem jakby docelowo nie ma to najmniejszego znaczenia, skąd pochodzisz, bo jak robisz coś na tyle fajnie, że podoba się to innym osobom, to już jest super, a jakby miejsce zamieszkania sprawia tylko, że nie wiem, załóżmy, grasz dużo koncertów, no to lepiej mieszkać w centralnej Polsce, no bo po prostu masz dostęp i do pociągu, i do autobusu, i do autostrady, nie? Ja to bardziej tak praktycznie widzę. Bo jakbym mieszkała dalej we Włodawie i miałabym dojeżdżać na przykład
tak, na te wszystkie koncerty. Do Świnoujścia, czy nie wiem, gdzieś nad morze, gdzieś do Krakowa, gdzieś w ogóle. Jakby to by było po prostu ciężkie do przeżycia, bo my tak na dobrą sprawę dużą część naszego życia spędzamy w trasie i chodzi o to, żeby tę trasę skrócić najbardziej jak to możliwe. Bo na przestrzeni tych naszych rozmów z różnymi ludźmi często wynika też tak, w sensie oni sami o tym mówią, że a przeprowadziłem się do Warszawy, bo tak jest najlepiej, nie? A, bo tam mam coś tam, bo tam mam coś tam i jakby... Raczej chodzi pewnie o jakieś kontakty, które można zdobyć, coś takiego. Dokładnie o to chodzi. Studia nagraniowe, nie dokładnie wiem, ludzie od wideo, co nie? To... No może jest w tym coś na pewno. No jak mieszkałam w Poznaniu, to też poznałam jakieś osoby, które też poniekąd wpłynęły na to, jakie osoby w późniejszym gdzieś tam czasie poznałam. W Warszawie jakby na podobnej zasadzie, ale myślę, że też internet sprawia, że jakby nie ma to większego znaczenia. Można nawet przez LinkedIna nawiązywać pewne relacje. Nie? Wiadomo, że to nie to samo, jak się spotkasz, napijesz herbaty czy czegoś innego, ale jakby wszystko jest możliwe. No też może właśnie ogrom tego, że w Warszawie, w Krakowie, nie, ogólnie w większych miastach, że ci ludzie, którzy tworzą tą taką sieć, nie wiem, menadżerów, muzyków, producentów, ogólnie tą śmietankę, oni są paradoksalnie tak samo dostępni, no, niedostępni w Warszawie, jakbyś mieszkał w jakimkolwiek innym części. Jak nie znasz ludzi, to jakby nie dotrzesz do nich, Możesz nie? podjechać pod ich studio i rzucać kamieniami i czekać, aż się otworzą, ale jeżeli cię nie znają i nie wiedzą, co robisz, albo nie doceniają tego, co robisz, co już jest trochę smutne, no to niestety nie dobijesz się do tego. No możesz po prostu podjechać na adres dany, ale... Ja to na przykład bardzo sobie cenię, że gdzieś tam 1/3 mojego życia mieszkałam w małym mieście, bo miałam bezproblemowy dostęp za darmo do sal prób. Mogłam sobie robić w 3 różnych miejscach. Mogłam siedzieć w sali prób po 6-7 godzin i sobie łupać z moim zespołem. I nie stać by mnie było na to, żeby wynajmować tę salę, nie? A dzięki temu, że miałam to za darmo, to też gdzieś tam zachęcało mnie do tego, żeby robić tego więcej, żeby cały czas mój warsztat gdzieś tam się trenował i polepszał. Później jak się przeprowadziłam do dużego miasta, to byłam w szoku. Mówię, co? Trzeba pieniądze płacić za to, żeby wyjść do sali prób za godzinę? Więc to było takie, no, śmieszne. Myślę, że możemy już płynnie przejść do kwestii popcornu. Dla kogo popcorn jest? Ja myślę, że w pierwszej kolejności popcorn był dla nas, żeby wydać naszą płytę. Można byłoby powiedzieć dla nas, dla was, dla wszystkich. Ja wam powiem tak, że współpracowałam z różnymi wytwórniami. Jeżeli chodzi o moją taką autorską historię, to współpracowałam z 2 wytwórniami, ale też dla wielu wytwórni pisałam piosenki. I mnie po prostu w pewnym momencie, bo gdzieś tam już prawie 11 lat sobie bujam się po tym rynku muzycznym jako Zagi, a wiele lat wcześniej też robiłam muzę i grałam w różnych zespołach, to mnie denerwowało to, że każdy kazał mi czekać, kiedy ja po prostu jestem bardzo niecierpliwą osobą i bardzo jakby płodną twórczo. I to mnie psychicznie wykańcza, że mam na swoim koncie mnóstwo piosenek, których nie mogę wypuścić, bo coś, bo jest jakiś przepis, bo nie wiem, bo jest wiosna i wtedy wypuszcza, nie wiem, płytę Brodka, a tutaj wypuszcza Podsiadło i w ogóle. I zawsze trzeba na kogoś czekać, nie? Nie, to nie jest diss, tylko po prostu chodzi o to, że są pewne zespoły, które przynoszą więcej pieniążków dla pewnych wytwórni i oni są po prostu traktowani priorytetowo. A też jakby nie brakowało mi właśnie tego, żeby czuć się wartościowa, coś takiego, nie? Raczej doceniona. Zawsze to było takie spychanie na drugi plan, nie odbieranie telefonu, takie różne rzeczy. Ja też pracowałam w wytwórni przez rok i wiem, jak dużo zespołów dobija się do wytwórni. Ja byłam jedyną osobą w firmie, która przesłuchiwała płyt demo, bo po prostu wiedziałam, że jak bardzo chciałabym, żeby ktoś moją płytę kiedyś przesłuchał. I myślę, że jakby ta myśl z założeniem wytwórni dojrzewała wiele lat u mnie, ale wiedziałam, że kiedyś się to wydarzy, no spotkałam chłopaków, akurat tak się wszystko potoczyło dziwnie, że po prostu to zrobiliśmy, ale przede wszystkim myślę, że to jest takie zmęczenie tym, że zawsze ktoś musi być pierwszy,
No, a ja chciałam być po prostu pierwsza dla kogoś. I założyła wytwórnię, jest szefem, więc jesteś pierwsza. No. A jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, które preferujecie, czy też w ogóle ograniczacie się może do jakichś, jak to jest? To ogólnie właśnie my już rozmawiając o tym, że kurde, napisaliśmy tą, znaczy Zagi napisała piosenki na prześwit, my dograliśmy tam swoje instrumenty i zastanawiając się nad tym właśnie, jak to wydać, to przynajmniej z perspektywy mnie i chłopaków zespołu było takie, dobra, chcemy wydać płytę, więc żeby wydać płytę, musimy mieć wydawcę, więc my robimy wytwórnię, żeby wydać wydawcę, a potem trochę zobaczymy, znaczy wydać płytę, tak, wiadomo o co chodzi, a potem zobaczymy trochę, jak to dalej pójdzie, z założeniem, że po prostu pieniądze, jeżeli będą z tego, to będziemy organizować trasy, Zagi na przykład. Generalnie i tak dalej. Naszym założeniem było to, że jeżeli zaczniemy kogoś wydawać jeszcze, to nie będzie nasza misja. Naszą misją jest nasz projekt, nie? Oczywiście teraz wydajemy na trochę naszych przyjaciół, bo to jest jeszcze część naszej misji, ale to, że my wydajemy inne zespoły, ma nam przynosić zysk, bo z czegoś trzeba też żyć. I więc my jesteśmy inwestycją, a reszta ma nam przynosić pieniążki na to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej inwestować w swój zespół. Bardzo szybko okazało się, że jest strasznie dużo dobrej muzyki i na przykład, nie wiem, ktoś znajomy nagrał płytę i tak, ale fajnie byłoby go, nie wiem, wydać, a tamten w ogóle, znalazłem go na Instagramie, super ziomek śpiewa, też go wydajmy. No i nagle okazało się, że mamy mega dużo pomysłów, mega mało czasu, pieniędzy brak i takie okej, dobra, co robimy? I w pewnym momencie musieliśmy tak siąść, przesłuchać wszystkich demówek, które dostaliśmy. A naprawdę dostajemy dużo demówek i jesteśmy w szoku, nie? Jesteśmy na rynku, w cudzysłowie. 17 miesięcy. No. I wydaliśmy dwie płyty, z czego jedna po prostu była gotowa w momencie, w którym wytwórnia się pojawiła w ogóle w KRS-ie. Dwie płyty teraz w tym roku też wypuścimy. Wypuściliśmy naprawdę dużo singli. Po prostu ludzie są mega płodni twórczo i ciągle jest super muza, tylko że nie mamy moc przerobowych, więc ograniczamy się do tego, co raz, wiemy, że nam się po prostu podoba, bo były różne pomysły, że ktoś tam ma znajomego, który tworzy dany określony gatunek muzyki i może w sumie fajnie, fajny ziomek, może się to sprzedać, ale za każdym razem, jeżeli komuś z naszej czwórki się nie podobało i był taki, no to temat albo był odwlekany, albo po prostu mówiliśmy, że nie mamy energii takiej, żeby to promować, bo nie czujemy musimy to po prostu w 100% wierzyć. Jesteśmy wszyscy muzykami i po prostu tak. Jak słyszymy coś dobrego, to jesteśmy tacy, ale zajebiście, no. Ale super. Mamy taką zasadę, że po prostu wszyscy musimy się zgodzić. A jak się jedna osoba nie jest przekonana w 100%, że nie, no to wtedy bierzemy, nie? Ale też jest tak, że teraz mamy ile projektów? Mamy nas, czyli Zagi, Reflektor, Michał Wrzos, był Patryk Szczepanik, płyta już wyszła, czyli mamy czterech artystów, i jakby na ten rok nie chcemy mieć więcej. Znaczy inaczej, chcieć może byśmy chcieli, tylko że no wiadomo, to mieć jest zastęp ludzi, którzy będą wysyłać prasówki i tak dalej. Praktycznie, no nie wiem, w tym miesiącu ile koncertów było, a jakby ta trasa też nie jest jedynymi, te 10 koncertów, które zagraliśmy, to nie są jedyne koncerty, które odbyły się w tym miesiącu. Więc jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia i trzeba po prostu dobrze rozplanować swój harmonogram miesiąca albo półrocza nawet. Mamy zaplanowane pierwsze pół roku po prostu dzień w dzień. No praktycznie tak. A wracając tylko do gatunków, to ograniczamy się do szeroko pojętej alternatywy popowo-elektroniczno-rockowej. Tak, i najlepiej, żeby było po polsku. Skrajności. Bez disco polo, wszystko. Wszystko. Tak. Chodzi o to, żeby to było na tyle niealternatywne, że ludzie chcieliby tego słuchać, a nie żeby to była totalna nisza, co nie? No generalnie w ogóle jak dostajemy demówki i sobie robimy takie spotkania, podczas których często one się odbywają na Zoomie, podczas których sobie słuchamy, to naprawdę musi sprawić, że o, coś nowego, bo mnóstwo jest w ogóle zespołów, które brzmią tak samo. Albo tak jak i to nie ktoś. O to chodzi, bo jest poprawnie, jest wszystko okej, ale jeżeli my mamy swój czas zainwestować, to też musimy widzieć w tym coś wyjątkowego, żeby sprzedawać to innym, nie? Namawiać się radiowców, żeby w ogóle chcieli rzucić uchem, nie?
Ale nie odpowiedzieliśmy wam konkretnie. Ale już wiemy, że Disco Polo nie. Tak, to więc jeżeli coś, to nie wysyłajcie demówek Disco Polo. Ja może tylko szybko przeczytam, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Tak naprawdę skopiowałem sobie z waszej strony opis, czym się wytwórnia zajmuje. Wytwórnia działa w obszarach działalności wydawniczej, fizycznej i streamingowej, sprzedaży płyt, merchu, a także w zakresie zapewnienia szerokiego wsparcia marketingowego dla twórczości. Firma zajmuje się również organizacją koncertów oraz pośrednictwem w obszarze bookingu. No szeroko, szeroko. Tak. To znaczy wiecie, to jest tak. Kiedy wychodzi płyta, najważniejsze, to jest w ogóle będzie kompaktowa wiedza. Wychodzi płyta. Wiecie, kiedy chcecie wypuścić płytę? Wiadomo, że im więcej singli, tym lepiej, nie? Więc jest dużo obecnie pracy odnośnie tak singli, nie? Wygląda, że po prostu lepiej ściągać ludzi wypuszczając muzę. Fakty są takie, że płyty ludzie kupią tylko w preorderze, przy premierze singla, a potem nigdy, chyba że grasz koncerty. Taka jest prawda, takie są fakty. Więc, żeby jesteśmy wytwórnią, zainwestowaliśmy w płyty, żeby się ich pozbyć, no to muszą być koncerty. Jeżeli artysta sam nie jest na tyle ogarnięty i zdeterminowany, żeby sobie załatwić trasę, to my, żeby pozbyć się asortymentu, musimy zrobić trasę koncertową. Więc to jest jakby nasz obowiązek. A żeby zrobić trasę koncertową, to trzeba też zrobić jakąś fajną promocję, nie? Tych wydarzeń i tego wszystkiego. Więc to się po prostu tak zazębia, że jedno nie istnieje bez drugiego. Znaczy moglibyśmy teoretycznie traktować to tak, że okej, my jesteśmy tylko pośrednikiem, dostajemy demówkę, nie, znaczy po prostu już zmiksowany kawałek, wstawiamy go przez naszą firmę na streamingi i spoko, dajemy posta na Instagramie, że wyszedł kawałek i elo. I czekamy, aż te kilka dolarów rocznie spłynie na nasze konto. Ale no to nie ma sensu właśnie. W sensie my po prostu pod tym względem mamy pewnego rodzaju misję, że jeżeli wierzymy w coś i wiemy, że dana muza jest dobra, ciekawa, nowa, odkrywcza, to sami chcemy po prostu, żeby ludzie tego słuchali. Dokładnie. I coś, co warto poruszyć, bez szczegółów, żeby tutaj nie wyprztykać się ze wszystkich jakichś myczków, które staramy się zawsze ogarniać. My chcemy, żeby artyści, których wydajemy, sami umieli się promować, nauczyli się promować, bo trzeba, no to już nie są czasy, że się powiesi plakaty na słupie przy przystanku autobusowym i cała wieś przyjdzie na koncert, tylko trzeba spamować, ale też umiejętnie, żeby nie przytłoczyć ludzi. No i właśnie media społecznościowe są bardzo, są najlepszym miejscem w sumie do robienia tego, czy właśnie granie supportów. Na przykład, nie wiem, załóżmy zespół X będzie wydawał płytę albo jest podczas nagrywania płyty i przyjeżdża do niego, do jego miasta zespół, który gra podobną muzę, ale już na przykład ma dwie płyty i już, nie wiem, przyjdzie na ten koncert 150 ludzi na przykład. No to idealnym pomysłem jest po prostu wbicie się na support, poproszenie, powiedzenie, że słuchajcie, jesteśmy z tego miasta, my ściągniemy, obiecujemy, że ściągniemy 30 znajomych, dodatkowo, nie wiem, pewno część z nich kupi waszą płytę i koszulki, a klub jeszcze będzie zadowolony, bo więcej piwa pójdzie, a my podczas koncertu poinformujemy, że będzie płyta, że nie wiem, mamy jakieś demówki i tak dalej, i że na YouTubie można sprawdzić, po prostu trzeba wchodzić kombinować wszędzie. Przede wszystkim jakby bardzo ważne teraz jest to, że jakby kluczem do wszystkiego jest budowanie relacji ze swoimi odbiorcami. Tak, to jest właśnie. Jak tej relacji nie ma, to oni nie będą was wspierać, nie przyjdą na wasze koncerty i nie kupią waszej płyty. Więc trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby oni widzieli w tym korzyść, że was obserwują i tak to po prostu wygląda. No. Często też ja osobiście jeszcze zanim zaczęliśmy wydawać, zwracałem zawsze uwagę na przykład playlisty Spotify'owe czy tam Tidalowe, bo uważałem, że żeby dostać się na tą playlistę, no to trzeba tam kogoś znać, ale w wielkim skrócie, że to już jest coś, jak się dostaje na tą playlistę. A też nie do końca to tak wygląda, bo jeżeli spełnisz odpowiednie warunki wcześniej i masz na tyle doświadczenia, że wiesz właśnie, jak sprzedać swoją premierę na przykład singla w mediach społecznościowych, to możesz być po prostu totalnym debiutantem, a wskoczyć na playlisty, które będą dla ciebie w ogóle, nie wiem, słuchałeś ich tydzień wcześniej i no. Ale chciałbym tu być. Tylko, że właśnie my chcemy zrobić tak, żeby nasi artyści wiedzieli, nauczyli się tego, żebyśmy my potem nie musieli za każdym razem
im tłumaczyć i robić. No, jest, działamy po prostu na zasadzie teamu, nie? My kogoś poznamy, robimy wszystkimi kanałami, które są gdzieś tam po naszej stronie, ale artysta też niech nawiązuje relacje z dziennikarzami, niech szuka jakieś swoje, buduje swoje bazy kontaktów, nie wiem, klubów, festiwali i tak dalej. I wspólnymi siłami jesteśmy zrobić naprawdę coś fajnego i zrobić szum o piosence. Mhm. Jestem ciekaw bardzo jednej rzeczy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zgłasza się do was zespół, który powiedzmy, że social media ma mniej więcej podobnie wszystkie rozwinięte. Powiedzmy, że na fejsie ma około 1000 ludzi. Totalnie wchodzicie w jego muzykę, postanawiacie, że go wydacie. No i teraz pytanie jest takie. I będzie grał koncerty. Nie, powiedzmy, zagra 30 koncertów w najbliższym roku. Jaka ilość płyt jest możliwa do sprzedania przez niego? Wszystko zależy tak naprawdę, ile osób przyjdzie na koncert. Jak bardzo te koncerty będą się podobać tej publice, że będą chcieli po koncercie kupić płytę. Też ważne jest, jakie to są koncerty, bo na house gigach paradoksalnie potrafi schodzić porównywalna ilość płyt, tak, co na dużych klubowych koncertach. Dokładnie. Na house gigu często, nie wiem, albo każdy kupi płytę, albo, nie wiem, jedna trzecia. No. To jest zależne od tego, co Zagi przed chwilą powiedziała, żeby zbudować jakąś relację z fanami. Jak właśnie na house gigu jest to o tyle łatwe, że jesteś bardzo blisko. Że Zagi tak, na przykład się śmieje, że ona staje się powoli stand-uperką pod względem opowiadania historii. W tym takim pozytywnym sensie, o płycie, o tym, co robimy, o czym są piosenki, że osoba, która przyszła po prostu na ten koncert, często wychodzi, nie wiem, jakoś zainspirowana nawet trochę tą historią i po prostu ta płyta wtedy cyk. Tak, jakby to jest na pewno warto mieć te płyty, nie? Nawet jeżeli jeszcze nie wypuściliście jakiegoś takiego materiału profesjonalnego w studiu, ale gracie gdzieś tam koncerty, no to jak już gracie koncerty, to jeszcze dodatkowo do tego biletu możecie sobie zrobić jakieś, kurczę, nie wiem, koszulkę, jakąś bransoletkę, cokolwiek, coś od siebie. Ja też w ogóle ostatnio wpadłam na taką songwriterkę niemiecką, ale śpiewającą po angielsku i ona w ogóle jest taka pro-eko i tak dalej, i przerabia stare ciuchy i robi jakieś takie merch po prostu, ale każda, nie wiem, każda koszulka, sukienka, coś, wszystko jest w ogóle zupełnie niepowtarzalne i można robić handmade'owe rzeczy. Na przykład, nie wiem, ja szyłam torby. Szyłam torby i szyłam zagładki do książek. Zagładki do książek. I jakby można robić naprawdę super fajne rzeczy. Albo na przykład, nie wiem, nie stać mnie było, żeby wytłoczyć sobie płyty, to zamówiłam na Allegro plastikowe pudełka takie używane. W pobliskiej drukarni drukowałam sobie okładki. Znalazłam też takie naklejki na CD, co można nadrukować, sobie nakleić. Robiłam w domu, nie? Jakby wszystko można zrobić samemu. A jeżeli ludzie zobaczą, że jesteś kreatywny i albo zadziwisz, albo zszokujesz jakimś bardzo dziwnym pomysłem na merch, to oni właśnie w to pójdą, kurde, to jest pojebane, ale wow, chcę to mieć, nie? My na przykład tak mamy, ja zawsze lubię oglądać reakcje ludzi, kiedy widzą, że rozkładamy sklepik i mamy skarpety. Skarpety z moją twarzą. Zagi, proszę opowiedz, dlaczego skarpety? Więc ze skarpetami jest tak, że jakby nie każdy ma odtwarzacz CD w domu. Skarpety, jakby to jest rzecz, którą potrzebuje każdy. I też słyszałam, że kiedy włączymy sobie Spotify'a, puścimy naszą płytę, nałożymy te skarpety, to są niesamowite doznania. Ale to jakby trzeba sprawdzić, kupić, dać znać. Jak nie kupić tych skarpet? Cały świat audio voodoo zatrząs się w posadach. Gdzie tam kryształowe podstawki, bo wzmacniacze, skarpetki spadą. Ja jednak spróbuję jeszcze raz pytanie zadać. Właśnie, bo chciałem o ilość płyt. Zapomniałam. Tak, o ilość płyt i trochę się kręcicie, to ja trochę inne po prostu to pytanie zadam. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dokładnie ten sam zespół, ale pytamy teraz o ilość płyt, które sprzedadzą się na premierę. Na premierę? Tak. A czy to jest bardziej... To jest debiutujący zespół. Debiutujący zespół. Okay. Czy to jest bardziej 10, 50, 200 czy 1000? Wszystko zależy, jak dobrze prowadzicie social media i jak budujecie relacje z fanami. Jesteśmy politykami, Zagi. Nie możemy tak odpowiadać. Ale nie, serio, bo robiliśmy różne... Teraz robimy dwa preordery na raz. Robiliśmy też... Co? Nie stukaj. Stukaj, nie przejmuj się. Okay, dobra. Stukamy, żeby cię wkurwić. Robiliśmy na przykład nasz preorder. Robiliśmy za pomocą zbiórki crowdfundingowej. I stanęliśmy na rzęsach i sprzedaliśmy tak. 89 płyt w preorderze. I to było w zajebiście krótkim czasie. Tak.
ale my różne rzeczy sprzedawaliśmy. Ja sprzedałam swoją gitarę, ja nie wiem, no jakieś takie rzeczy naprawdę kreatywne wrzucaliśmy do tej zbiórki crowdfundingowej. Ale myślę, że jeżeli to jest debiutujący zespół, który ma muzę taką, że my po prostu jesteśmy wow, kurwa, trzeba wydawać i ludzie tego jeszcze nie słyszeli, to myślę, że 50 no, w preorderze. To jest taka realna rzecz. Jeżeli tak więcej, to już byłoby takie, kurde, fajnie, zaczynamy, bo na pewno jest procent rodziny, znajomych, którzy, no jeżeli nie kupią, to są lambusami i nie są dobrymi znajomymi. Babciu, jesteś lambusem, nie kupiłaś płyt. Ale no, jeżeli uda się ludzi totalnie z zewnątrz przekonać, że opłaca się w preorderze zamówić ten album, na przykład, nie wiem, zaczynając od ciekawego tytułu, okładki, przez właśnie jakieś takie fanty. Tak, jakiś dodatek, nie wiem, złoty bilet na wejście na wszystkie koncerty w całym roku. Albo w naszym wypadku skarpety. No, albo nie wiem, no różne. Mieliśmy bransoletki, jakieś plakaty, jakieś nie wiadomo co. Jakby można naprawdę kreatywnie podejść do tematu i coś zachęcić, nie? Że na przykład tylko w preorderze możesz to dostać. Albo dodatkowa piosenka to też trzeba mieliśmy. Trzeba przejść przez tą wielką górę po prostu tego myślenia, że zobaczę na premierze na Spotify'u po prostu. No. Trzeba... Coś ekstra. Coś ekstra zrobić, co sprawi, że ludzie będą ciekawi na tyle, że będą chcieli mieć to fizycznie. No i przede wszystkim też się nie demotywować. Nawet jak się sprzeda 10 płyt czy 20 płyt, no to nie myśleć, o, nie sprzedało się 200, tylko kurde, jest 10 albo 20 osób, które się jarają. Pierwsze miejsce na Olis poszło się i... Ale jeszcze walczymy o wicelidera. Z Jankleosią, Żabsonem i Matą. Jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Zaskakująco często pojawia się w ostatnim czasie w moim życiu Sylwia Grzeszczak. Jankleosia. Jankleosia w różnych konfiguracjach. Wyobraź sobie tego fita. Nie chcę. Naprawdę nie chcę sobie wyobrażać tego fita. Swoją drogą, jeśli my kiedyś wypuścimy koszulki podcastowe, to będzie jeden rodzaj i będzie napisane na środku, to zależy. Takie koszulki już są. Kto taki ten? Szymon mówi. Naprawdę? Tak. Także przepadło. Ale będzie na pewno jeden rozmiar koszulek tylko. Tak. Czyli 6XL. Myślisz, że aż tak podbijemy za 2 lata? Ale no właśnie musimy jakoś mniej politycznie gadać, tak wprost. Ale to jest właśnie... Ale tu już jakby spoko, to, że 50 jest spoko, ekstra. Okay. To jest informacja, której się nie da po prostu wszyscy znikąd. Wiemy, że to naprawdę zależy od masy oczywiście, rzeczy, że tak. Od oczywiście. Gatunku muzycznego. Jasne. Ale jak coś robisz naprawdę okej, jesteś na początku, to tak, to 50 to jest takie... No. I jeszcze teraz wpadła mi w sumie a propos Żabsona, Maty i tak dalej, jedna myśl do głowy, bo mam wrażenie, że jeżeli jesteś muzykiem, czy jeżeli jeszcze nie nazywasz się muzykiem, ale robisz po prostu muzykę i chcesz sprzedawać płytę, czy promować swoją muzę, grać koncerty, to nie zrażaj się tym, że są ludzie, którzy sprzedają dziennie tyle płyt, co ty przez całe życie, bo nie wiem, wejdziesz na Spotify'a Eda Sheerana i miesięcznie typa słucha 70 milionów ludzi, a ty sprzedałeś w preorderze 3 płyty, które kupiła babcia, mama i tata i kuźwa, to nie dogonimy tej czołówki, bo jest za dużo ludzi, którzy po prostu robią, są różne trendy. Obecnie cały świat słucha hip-hopu, rapu, trapu, jak to woli to nazwać. I nawet jeżeli będziesz w czołówce, nie wiem, alternatywnego rocka i sprzedasz płyt 1500, co jest w ogóle zajebiście dużą ilością, jak na to, że muza jakaś tam alternatywna i tak dalej, ale twój znajomy powie, tak, a nie wiem, jakiś debiutujący raper sprzedał w preorderze i ma złotą płytę. No to co ty tutaj robisz? Kuźwa, nie można tak myśleć, bo po prostu jest za dużo... Tak. Za dużo, zbyt gigantyczna ta konkurencja i to nie znaczy, że twoja muza jest jakaś gorsza czy mniej ciekawa, tylko po prostu są trendy inne. No diskopolowcy też sprzedają pewną masę singli i pewno mają... nie wiem, 6-krotne diamenty za, nie wiem, majteczki w kropeczki, czy jakieś inne rzeczy. No, jak jesteś diskopolowcem i na pierwszą płytę debiutancką sprzedajesz 50, to wtedy jest źle. No właśnie, to znaczy, że za mało hajsu włożyłeś w granie na juwenaliach. Za mało piosenek o miłości. Szczerej miłości. Tak jak rozmawialiśmy już przed nagraniem, jakiś czas temu wydaliśmy taki odcinek, w którym zadawaliśmy sobie 7 wielkich pytań i później zastanawialiśmy się nad odpowiedziami. I nasi słuchacze, chyba pierwszy był Iggy,
Zaproponowali, żebyśmy pytali też Iggy Not Pop. Jeżeli nie znacie, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się. Ignaś, stawiasz mi kawę. Coś mnie zaciekawiło i jestem taki, okej, sprawdzę. Właśnie to jakiś taki clickbaitowy tytuł płyty na przykład, czy coś? Od razu. Wspaniała postać, naprawdę warto sprawdzić. Chcielibyśmy wybędzie się naszymi pierwszymi królikami doświadczalnymi, czyli kimś zupełnie z zewnątrz, który dostanie te pytania i no i będziecie się z nimi męczyć. Pytanie pierwsze brzmi, czy warto grać darmowe koncerty? Odpowiadamy jakoś w jakiejś kolejności? Ja mogę na przykład powiedzieć. Dobra, moim zdaniem warto wkładać energię w coś, co względnie małym nakładem energii przyniesie ci dużo korzyści. Czyli na przykład, jak możesz zagrać koncert za darmo dla miliona osób, to zrób to. Na przykład, chyba najlepszym przykładem, jest zagranie na festiwalu typu Woodstock na przykład. Kolejny przykład w zdaniu. Dokładnie. Akurat nie dostaliśmy tak się za to pieniędzy. Zagraliśmy. Dołożyliśmy za busa, za hotel, za wszystko. Ale świadomość tego, że potem możesz sobie w głupim CV albo w bio napisać i ktoś, kto będzie organizował koncerty, będzie taki, kuźwa, zagrali na Woodstocku, to może ich wezmę niż ten inny zespół. To jest właśnie najbardziej ciekawe, że te koncerty, typu, no dobra, za Orange w sumie dostałam kasę, ale są różne rzeczy, które zagraliśmy, o które zawsze pytają na wywiadzie, o które zawsze, jak ktoś, nie wiem, zapowiada nasz koncert, to się chwalą, że to zrobiliśmy, nie? Bo to jest wyznacznik trochę twojego sukcesu, który tak naprawdę może nie jest zbyt wielką rzeczą, ale to jest po prostu jakaś ładnie duża wygląda nazwa. I może być nie kartą przetargową, ale taką po prostu inwestycją trochę. Inwestycją. No i też sama świadomość tego, że na takim Woodstocku po prostu ileś set ludzi przechodząc w kolejce do Tojka albo do po piwo, słyszeli tą muzę i ktoś na przykład potem pisał na YouTubie, że kuźwa, super, zajebiste, nie znałam, a przez przypadek usłyszałam. Więc się będzie kręciło i może odpowiedź tak. Powiem szczerze, początek twojej odpowiedzi wskazywał na to, że na pytanie, czy warto grać darmowe koncerty, odpowiesz, warto grać bardzo dobrze płatne koncerty. Ale właśnie śmieszyło mnie to, że Zagi jeszcze zaczęłaś tak trzymać, jakbyś w głowie. Ja teraz zacząłem dostrzegać te dyplomatyczne odpowiedzi. Rzeczywiście tak jest. Osobiście uważam. Wystartowaliśmy dla miliona? Warto. Nie ma nic pomiędzy. Reasumując wszystkie założenia tematu, dochodzę do drugie pytanie. Jaki powinien być stosunek kwestii muzycznych do tych biznesowo-marketingowych? Może ja teraz pierwszy odpowiem. Nie wiem. Czekaj, jak to było, że stosunek? Jaki powinien być stosunek kwestii muzycznych do tych biznesowo-marketingowych? Czyli generalnie, masz dobrą muzę, tak? To tak, powinno być tak, w idealnej sytuacji, że masz super sztukę, czyli że wszystko się zgadza muzycznie, tekstowo i tak dalej. Jest ciekawe. I idealnie byłoby, żeby marketingowo też to działało. Jakby to nie wiem. Czy to dobrze rozumiem? Ja może pytania nie rozumiem. Że muzyka sama się obroni? Nie. Nie. Okej. Okay. Ja już tłumaczę. Muzyka się nie broni sama. No to właśnie. Jaki procent czasu, który mamy, powinniśmy spędzić na tym, żeby tworzyć, a jaki procent czasu na tym, żeby te marketingowo-biznesowe rzeczy robić? To jest bardzo sprytne pytanie, ponieważ czasami możesz napisać piosenkę w 3 minuty. Więc jakbyś tylko 3 minuty później spędził nad tym, żeby to wszystko wypromować, no to nic by z tego nie było generalnie. Pokój na poddaszu. O, TVP do mnie dzwoni. Upsi, dupsi. Zdrawiamy, panie Jacku. No trudno. Trudno. Słuchajcie, nie, dźwięku nie ma, żeby nie przeszkadzało wam. Spokojnie. Dobra, więc ja myślę, że te kwestie promocyjne powinny zajmować dużo więcej czasu niż to, jak... Ale to też nie chodzi o... Moim zdaniem tak, czekajcie, ja to sobie poukładam w głowie. To jest tak, że trzeba po prostu zrobić, dać 100% siebie w stworzenie czegoś fajnego i żeby to było szczere przede wszystkim. Jak masz to już gotowe, to napierdalaj po prostu. Promocyjnie i... Uwaga, zależy w jakiej sytuacji jesteś, bo jeżeli my na przykład jako wytwórnia, jako ludzie, którzy sami to muszą promować, po prostu
w umowie mamy, że musimy to promować, no to my poświęcamy tyle samo czasu praktycznie, nie wiem, pisaniu samej muzy dla nas, co potem druga część dnia na wysyłanie maili, wysyłanie, nie wiem, zapytań, więc jeżeli jest się tylko twórcą muzyki, nie masz wytwórni, to rób to samo, czyli poświęcaj mega dużo czasu na promocję, bo właśnie tak jak szybko ustaliliśmy, w obecnych czasach muza nie ma prawa się sama obronić, bo będzie miała kilka wyświetleń na YouTubie i będzie zajebista, ale jeżeli się nie wypromuje w mediach społecznościowych na przykład, no to nikt się o tym nie dowie niestety. Przede wszystkim też jakby jak nagrasz płytę, to często z tą płytą jedziesz na koncerty po 2-3 lata później, więc nie wiem, żeby nawet zabukować sobie jakiś festiwal czy koncert, to jak chcesz na letni festiwal w danym roku się dostać, to tak naprawdę w zeszłym roku jesienią to już jest ostatnia chwila, żeby wysyłać jakiekolwiek maile, nie? Więc to jest Trzeba myśleć bardzo długi proces. Trzeba myśleć bardzo w przód, tak, pod względem tych spraw marketingowo-biznesowych, tak, niestety. I często jest to w ogóle absurdalne, ale jak już jest lato, no właśnie, no to już nie opłaca się wysyłać, no chyba, że na przyszły rok. A ekipy wszystkich festiwali muszą odkacować odpowiednio długo i dopiero potem do tego siądą. Myślę, że ktoś z naszych słuchaczy narysuje mapę tej wypowiedzi i wtedy wszyscy będą wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Deskrypcja po prostu na tablicy jakoś wytłumaczona, o co chodzi. Okej, pytanie trzecie. Jak długa powinna być płyta? Ojejku, ja pamiętam, że jak swoją taką pierwszą płytę z wytwórni miałam wydać, to ja przyniosłam 60 demówek, które moim zdaniem były najfajniejsze z tych wszystkich, które wcześniej napisałam, i myślałam, że wybierzemy no minimum 20, no bo ja takich płyt też słuchałam, 20-23 piosenki, dla mnie to była zupełnie normalna długość płyty, no bo przecież trzeba sobie słuchać i się tym delektować, ale właśnie teraz się okazuje, że 10-12 numerów to jest w ogóle enough, bo jak masz więcej, to możesz wydać dwie płyty i wtedy dwa razy możesz coś sprzedać. Jakby wszyscy patrzą teraz totalnie na hajs i na to, żeby się jak najmniej narobić, a jak najwięcej zarobić z tego wszystkiego, więc no i też, tak to niestety wygląda. Jaki gatunek, taka długość płyty, bo zwróciłem uwagę na przykład na ostatnie płytki różnych polskich raperów, bo sobie lubię czasami się odmurzyć. I niektóre kawałki 2 minuty, 1,5 minuty i tych numerów wtedy mają 19-20 fity z połową sceny, tylko że łącznie czasu jest 30 minut tej płyty, czy tam 20, nie wiem, 8. Więc myślę, że to wychodzi tak czy siak podobnie pod względem czasówki. Ale też dobrze po prostu naturalnie do tego podejść. Jak macie koncept album, żeby opowiedzieć jakąś historię i po prostu, nie wiem, 10 piosenek nie jest wystarczającą ilością przestrzeni, żeby to wszystko opowiedzieć, no to zróbcie sobie 15-20, nie? Jakby to od was zależy i też od waszych, jakby, nie wiem, możliwości finansowych, no bo jak was stać na to, żeby siedzieć w studio miesiąc, no to ekstra. Jeżeli was stać na wytłoczenie 2 CD, bo z tego co pamiętam, CD to jest ile? 90 minut chyba maksymalnie? 79. 79. No. Winyle to jest, jakoś ja się to wyuczyłem na studiach, ale jakoś mniej. W każdym razie, że jeżeli przekroczysz, no to trzeba będzie dotłoczyć drugą płytkę. Co jest na stówę bardzo nieopłacalne, jeżeli to wasza pierwsza płyta. Więc pod tym względem trzeba patrzeć na tą czasówkę. Jeżeli przekroczycie limit digital, to może być słabo. Jeśli myśleliście, że drugie pytanie było skomplikowane, to teraz czwarte jest dopiero, bo czwarte pytanie brzmi, czym jest sukces? Uwaga, wiecie, co teraz padnie. To zależy. Ja mogę powiedzieć, czym dla mnie jest sukces. Ja lubię mieć, w ogóle ja prowadzę dziennik. Jestem typem człowieka, który ma strasznie krótką pamięć i pomimo tego, że na przykład pracuję od rana do nocy nad różnymi rzeczami, to ja pod koniec dnia mam cały czas poczucie właśnie takiego braku sukcesu. Jakby takich małych rzeczy. Ja się z takich małych rzeczy lubię cieszyć, więc sobie po prostu pod koniec dnia... więc ja sobie po prostu pod koniec dnia piszę, co mi się udało zrobić i to są moje małe sukcesy. I uważam, że to jest bardzo taki pozytywnie wpływający na psychikę sposób, te cieszenie się z małych rzeczy,
bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. A Liber go siedzi i Dantiemy liczy. Dobrze! Zdąk! Bo później te małe sukcesy nagle zamieniają się w coś większego i nie lubię wybiegać zbyt naprzód z planami, więc tak na pierwszy pół roku dobrze mieć plan. No. Znaczy, co pod względem sukcesów czysto takich muzycznych czy artystycznych, no to sukcesem może być zagranie super koncertu, gdzie po prostu, nie wiem, mimo wczorajszych problemów takich technicznych, to ja wczoraj grałem i po prostu byłem zadowolony z tego, że dobrze mi gita brzmiała, fajnie to było nagłośnione i byłem tak zadowolony i to był jakiś sukces, ale na przykład... fajnie tak pod względem wytwórnianym można zwrócić na to uwagę. Ja się mega cieszę, jak na przykład jakiś znany radiowiec albo znana stacja nam odpisze, jakoś zareaguje, że przebijemy się przez tą ścianę. I to nawet nie jest tak, że nam odpisze, że puszczą ten kawałek, tylko że w ogóle odpiszą na maila, nie? Bo więc trzeba się z małych rzeczy cieszyć. Nie. A jeszcze tak się wtrącę a propos właśnie tych radiowców i wytwórni. Czy jest jakaś taka różnica między tym, jak próbowałeś się dobić do kogokolwiek jako Zagi, a jako jakby z ramienia wytwórni? Jakby jest przychylniej patrzą na wytwórnię, czy? To zależy. Generalnie ja to, co zauważyłam, jak współpracowałam z dosyć dużą wytwórnią, to wszystko, co robiłam, było dużo droższe pod tytułem, nie wiem, sesja zdjęciowa do okładki płyty, 10 tysięcy luźno. No bo wiadomo, fotograf wycenia po prostu dla klienta, który ma bardzo dużo pieniążków, więc może bardzo dużo, można się bardzo szybko wyprztykać z budżetu, który masz na płytę na przykład, nie? A jeżeli coś załatwiasz prywatnie dla siebie jako niezależny artysta, no to niezależnych artystów jednak jest dużo i są to zarówno, nie wiem, fotografowie, jak i jacyś, nie wiem, ludzie, którzy zaczynają dopiero kręcić teledyski i można naprawdę zrobić coś wtedy budżetowo. I wtedy pytanie, czy to się w ogóle tak na dobrą sprawę czymś od siebie różni? No bo teledyski mogą być zarąbiste za 50 tysięcy, a mogą być zarąbiste za 3 tysiące. A potem wszystko tak zależy od promocji. Nie wiem, jakie było pytanie. No właśnie się zastanawiałem, do czego dążysz. Nie ma żadnego znaczenia. Idźmy po prostu dalej. Ja mogę powiedzieć, że... sukces! Dla mnie sukcesem wczoraj było. Proszę wybaczyć, to jest 10 dzień. Co nam mózg sprało? No. Ja już nie wiem, w jakiej ja rozmowie jestem. Słuchajcie, ja wam powiem. Ja mam świetne zakończenie tego pytania. Dla mnie na przykład sukcesem było to, że wczoraj zagraliśmy koncert, na który przyszło 8 osób, ale zrobiliśmy taki po prostu rock'n'roll, że te wszystkie 8 osób podeszło do nas, 4 z nich kupiło płytę, a wszystkie powiedziały, że po prostu było super. W obecnych czasach. Że oni się zastanawiali po prostu, czy ze względu na sytuację, która się wydarzyła, w ogóle warto wychodzić z domu i się bawić. A okazało się, że też ludzie potrzebują takich rzeczy, takich odskoczni. Więc dla nas to był ogromny sukces, że pomimo tego wszystkiego byliśmy w stanie dać super koncert, a ludzie to po prostu docenili. A wiesz, że najlepsze jest to, że to nie było to pytanie? Bo sukces. Nie, czym chodziło jest sukces? Tam, dobrze pamiętam, że chodziło Maciek, o to, kurwa. Przepraszam, ale bo chodziło o te maile, tak? Nie, chodziło też o to, czy... Dobrze, brnijmy w to, jak tak bardzo chcecie. Chciałem już jakby zamknąć ten temat, ale jak chcecie, to proszę bardzo, powtórzę. Albo wytłumaczę. Czy jest tak, że ty jako wytwórnia na przykład chętniej ci odpisują radiowcy czy cokolwiek, czy takie inne rzeczy, do których próbowałeś się dostać jako Zagi, jako zespół, a nie jako wytwórnia? Czemu pytam? Bo my, kiedy próbowaliśmy jako zespół gdziekolwiek się dostać do kogokolwiek, to zazwyczaj to było tak... Zlewanie. Tak. A kiedy jako podcast próbujemy, to są dwie inne rzeczy, nie? Ale kiedy jako podcast się próbujemy dostać... Mm-hmm. Proszę, jest odpowiedź. Znaczy, ja zauważyłam, że rzeczywiście odkąd mamy takiego firmowego maila, to mamy więcej odpowiedzi, nawet tak jak wcześniej mówiłam, nie są to odpowiedzi jakby takie, które by nas w 100% usatysfakcjonowały, ale one są rzeczywiście, jest ta odpowiedź, jak najbardziej tak. A jeszcze ja tak powiem z mojego takiego doświadczenia Zagi, to jak sama sobie załatwiłam jako Zagi, rzeczywiście było trudniej, ale później sobie wymyśliłam, że jestem Natalia, wtedy jeszcze Wójcik, która jest menadżerem Zagi i wtedy zupełnie inaczej ze mną rozmawiali. No to ja też tak robiłem. I teraz wyobraźcie sobie, że była Natalia Wójcik, menadżer Zagi
wtedy Natalia Wójcik, teraz jest prezes Popcorn Records Natalia Wrzosińska, która jest menadżerką Zagi, która też jest Natalia Wrzosińska, i jak ktoś dostaje numer telefonu, to nie wie, z kim gada. Czy już masz wizytówki AMC i OB, tak? No to dokładnie, a jak? Słuchaj, nawet mamy te wizytówki. Tak, no. Teraz pytanie, czym jest sukces? O nie, to już było, proszę. Czyli jednak, dobrze. To teraz kolejne pytanie. Już nie czym jest sukces. Tym razem jest pytanie takie... Czym nie jest? Czym, nie idźmy tam. No jak, to zależy. No. No, oczywiście. Kolejne pytanie to jest pytanie z rodzaju takich, że jak dwóch muzyków naprzeciwko sobie siądzie i im zadacie to pytanie, to jest duża szansa, że dadzą sobie po mordach. Jest to pytanie, tworzę dla siebie czy dla publiczności? Kto ostatnio odpowiadał pierwszy? Ja mogę odpowiedzieć pierwsza. Okay. Jakie było pytanie? Tworzę dla siebie czy dla publiczności? Moim zdaniem najważniejsze jest to w tworzeniu i z czego w ogóle tworzenie wynika. To powinno wypływać totalnie ze szczerej intencji po prostu wyrzucenia z siebie pewnych emocji. Ja na przykład pisząc piosenki, które później znajdują się na moich płytach, to są wyłącznie piosenki, które pisałam, bo potrzebowałam się wygadać. Nie piszę nigdy na siłę, chyba że robię to dla pieniędzy, dla kogoś innego i taka jest prawda. Ale mój projekt, ja sobie od samego początku powiedziałam, że niezależnie od tego, jakie będą wyniki tego, co się później z nim stanie, to ja i tak to będę robić, bo to jest mój pamiętnik i to mi pomaga po prostu w funkcjonowaniu. A to, co się później z tym materiałem dzieje, to jest wynik tego, czy to po prostu trafi do ludzi. No oczywiście trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby w ogóle ludzie mieli szansę trafić na twoją muzykę, ale totalnie powinniśmy tworzyć dla siebie. A jeżeli będziemy w tym szczerzy, na pewno są ludzie, którzy czują to samo. W moim wypadku, bardzo podobnie, jak Zagi, że no to jeżeli napiszesz fajną rzecz na gitarze albo na próbie po prostu coś z jakiegoś jam session przechodzi się w coś, z czego jesteś mega zadowolony, no to wychodzi od ciebie na początku, więc no to dopiero później można się zastanowić, kurde, ale ten numer siądzie na koncertach i jak ludzie już podłapią i na przykład to się w idealnym świecie staje małym hitem, no to na przykład Zagi ma taki jeden kawałek Korzeniami, które fajne jest to, że ludzie znają już przed koncertami zazwyczaj, bo jest bardzo angażujący publikę. Mm-hmm. I to można powiedzieć, że to jest trochę numer dla ludzi pod względem koncertowym. W sensie, tak, ale ludzie... to jest wynik tego, że no właśnie, na początku ale wychodzi tak od ciebie, prostu, co nie? Nie? Więc ja myślę, że zazwyczaj robisz muzykę dla siebie, jeżeli ludzie to odbierają jako dla nich, to w ogóle super. No, to jest nie masz wpływu na to, co się ludziom spodoba i często się można bardzo zaskoczyć, że wydaje ci się, że ten numer to po prostu jest zarąbisty singiel, ale on to do ciebie trafia. Ty czujesz, że to trafia, jest nie? genialne, a właśnie ludzie... No, więc no, myślę, że dla siebie. Nie daliśmy sobie po pyskach. Bo nie siedzicie naprzeciwko. A to jest taka zasada, że trzeba naprzeciwko siebie siedzieć. Dobrze. Ja już wiem, jakie będą odpowiedzi na kolejne pytanie. Jaką część budżetu singla powinno się przeznaczyć na promocję? Promocję szeroko pojętą. Tak. Najlepiej jak największą, no ale... Jak masz taką możliwość i to ci się... Właśnie, bardzo dobrze jest rozsądnie dysponować budżetem. Bo jeżeli wszystko wrzucisz na pierwszego singla, wszystkie pieniążki, którymi dysponujesz... Na przykład tylko na jedno... I okaże się właśnie o tym, co przed chwilą rozmawialiśmy, że on się tobie podobał, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy się spodoba ludziom, to masz potem przypał, no bo później nie masz pieniążków, żeby promować pozostałe piosenki, które być może właśnie były tymi piosenkami, które się tym ludziom spodobają. Ja bym powiedział tak, że jak mamy, spróbuję odpowiedzieć niepolitycznie i nie uciekając, jak mamy 100% budżetu na singla debiutującego artysty, pytanie, ile to jest pieniędzy? Nie, pieniędzy jak, 1000 złotych. 1000 złotych. Na całą płytę? Nie, single. A, uff. Już byłoby ciężko. Na 1000 złotych. Nie możemy zdradzać, jak my wydajemy te pieniądze. Nie możemy zdradzać, dlatego się zastanawiam. Ogólnie media społecznościowe bym przeznaczył spokojnie połowę albo nawet ponad połowę tej kwoty.
I to zarówno reklamy, posty sponsorowane, tylko że nie wywalić, nie wiem, 500 na posty na Facebooku, bo to... Ale też wiesz, tak sobie myślę, bo wiem, do czego dążysz, ale są różne opcje promowania, gdzie nie trzeba pieniędzy. Właśnie. Możesz poprosić swoich znajomych artystów o to, żeby coś udostępnili. Może okaże się, że masz wśród ludzi, którzy cię obserwują na Instagramie, człowieka, który prowadzi kanał na YouTubie z... nie wiem, robi unboxingi telefonów i może wziąć twój kawałek jako na przykład, nie wiem, jingle, tak, intro, albo go udostępnić, nie wiem, na napisach. Trzeba bardzo kreatywnie tego podejść i też właśnie znaleźć takie medium, które sprawi, że niewielka kwota zrobi ci największe wyniki. Wiadomo, że na pierwszym miejscu jest teraz TikTok, potem Instagram, Facebook, ale też AdWords też jest spoko. Tylko, że są randomowi ludzie. Ale Polacy? No, ja bym... To nie jest najważniejsze. Celowałbym tak 50% budżetu na media społecznościowe. Reszta dowolność pod względem tego, że na przykład masz kawałek, nie wiem, opowiadający o tym, że ludzkość za niedługo rozwali planetę i że chcemy być eko, chcemy coś naprawić, to można kuźwa zrobić jakąś, nie wiem... instalację artystyczną na przykład. Nie wiem, kreatywnie podchodzić kreatywnie do, tematu, do tego podchodzić. Na to można pieniądze przeznaczyć. Można zapłacić dla jakiegoś portalu, żeby opublikował posta. Niestety, kurczę. Niestety, tak, teraz trzeba też płacić dla portali po stóweczce, po 150, żeby w ogóle opublikowali posta. No a jeżeli chcesz, żeby byli sponsorami, patronami medialnymi i tak dalej, to już dodatkowe zero i tak dalej często, no, niestety. Ale ludzie spędzają tyle czasu w telefonach i tyle czasu słuchają muzy na różnych playlistach, nawet na YouTubie właśnie. No. Ja często zapominam o tym, że playlisty na YouTubie ciągle istnieją i są kanały, które zajmują się tylko playlistami na YouTubie. To też jest bardzo dobre miejsce, bo przy okazji jeszcze możesz wypromować teledysk, nie tylko muzykę, tylko teledysk, który często może być osobną sztuką. No, więc jest naprawdę dużo opcji, ale... No. Tak, często zdarza się tak, jeszcze nawiasem mówiąc, że na przykład muzyka jest totalnym viralem, ale teledysk widziało dość mało ludzi względem tego. No. Więc jeżeli na przykład masz singiel z ciekawym pomysłem na teledysk, na przykład nie wiem, animacja poklatkowa, coś, rysowanie właśnie, jakaś ważny przekaz, to celuj bardziej, żeby to wypromować. Oczywiście bardziej w cudzysłowie, bo muza też jest ważna, ale to może zaciekawić postronnego odbiorcę. To może być pretekst do tego, żeby więcej mediów mogło o tym mówić. No, dokładnie. Super. Wow, nie było to zależne. Pytanie numer 7. Czy warto wydawać płyty? Tak. Dziękuję. Nie, warto wydawać płyty, kiedy masz już ludzi, którzy tą płytę kupią, albo... Nie, warto wydawać płyty, jeżeli planujesz grać koncerty. Po prostu. Drugie tyle możesz zarobić na sprzedaży płyt i merchu. Jakby dobra, tyle. Zagięłaś mnie faktycznie. Tylko jako debiut nie myślcie o tym, że nagracie płytę i następną rzecz, jaką zrobicie, to wydacie tą płytę, bo właśnie ona się sprzeda tylko na koncertach, a żeby grać koncerty, trzeba będzie trochę kręcić, a to supporty, a to starać się przekonać. I najlepszą opcją obecnie po prostu jest wypuszczanie singli, granie koncertów oczywiście, tylko że jeżeli chodzi o promowanie czysto muzy, to single i po iluś singlach dopiero, kiedy już będziecie mieli iluś ludzi, którzy będą czekać na następną. No jak jesteś debiutantem, to dwa single to za mało. No, to niestety się nie zwróci. Polecam. Tak, zgadzamy się. Super. Dobrnęliśmy do końca. Czy to zależy? To już nie zależy. Jak to już nie zależy? Koniec. Było nam niezwykle miło z wami rozmawiać. Jesteście niesamowicie ciekawymi osobistościami. Ciekawymi. Ja się akurat bardzo cieszę, że byliście tak otwarci i mówiliście o różnych rzeczach, które naprawdę ciężko jest dowiedzieć się często, bo ludzie po prostu o tym nie chcą mówić. My sami się dość niedawno o wielu rzeczach dowiedzieliśmy, tak, na i własnej skórze. Przy każdej premierze po prostu, no macie rację, jest ciężko się dowiedzieć i też ludzie nie chcą się dzielić tą wiedzą.
Dlatego jeżeli możecie coś robić, zwracam się do waszych słuchaczy i macie energię i chęć zapierdalania, to róbcie tak czy siak, z czasem się dowiecie, co jest najskuteczniejsze. Czasami metoda prób i błędów naprawdę... No. Można w pewne wnioski. Przy każdym naszym projekcie to jest metoda prób i błędów. Zawsze chyba jest. No a jak jest ten gość, co żarówkę zrobił? On najpierw wymyślił wiele sposobów, jak jej nie zrobić. O jest. Mnie zaskakuje, że przy takiej, wiesz, przy takiej atmosferze, przy takim biadoleniu tutaj na to wszystko, co jest tak wiele konkretnych rzeczy w tej rozmowie. No to dobrze. Już nie licząc tego, że to zależy. Do mnie bardzo zaskakuje. No to, inaczej, mam nadzieję, że nie stworzymy teraz gigantycznej konkurencji wytwórnianej i songwriterskiej, bo wyprzedaliśmy wszystkie nasze patenty. A jeżeli tak, to fajnie. Za darmo to masz. Podamy nasz numer konta, na który możecie wpłacać datki. Tak, a my jutro wszystkie te patenty na papier i do innych wytwórni. Jak sprzedają zdjęcia na telewizji. Same, to zależy. To zależy. Cieszmy jeśli się z nowych odblokować pełny odcinek. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Drodzy słuchacze, jak zapewne zauważyliście, w tym odcinku nie było polecajek. Jest to oczywiście związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą i z bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę. My jako podcasterzy nadal będziemy robić swoją robotę. Cały czas staramy się też pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy w każdy możliwy sposób i was prosimy o to samo. Po prostu w tym ciężkim czasie bądźmy razem, pomagajmy sobie. Jeżeli ktoś może, to dorzucajmy się do zbiórek. Pewne zbiórki, które są zweryfikowane, można znaleźć między innymi na profilu zespołu Dagadana, który mocno się w to wszystko zaangażował. No i po prostu bądźmy razem i pomagajmy sobie.